Cześć, witam wszystkich, z tej strony Mateusz Cichocki w Widłach Trzech Rzek, a to już mój kolejny film. Kochani, jestem na tej samej miejscówce co ostatnio, tyle że w ogóle jej nie nęciłem. Przyszedłem tutaj czysto spontanicznie zobaczyć, czy coś w ogóle złowię, bo mamy święta Wielkiej Nocy, a konkretnie lany poniedziałek. No i trochę nie wytrzymałem od jedzenia tych wszystkich sałatek, pyszności i innych różnych bawek, mazurków i tak dalej. Dlatego też po prostu wybrałem się na ryby celem sprawdzenia, czy w ogóle coś bierze. Czysto spontanicznie wziąłem tutaj zanętę, wziąłem jakieś podstawowe graty i wybrałem się nad Wisłę. Mam nadzieję, że posiedzę tutaj gdzieś tak do 12, 13 i spróbuję złowić jakieś piękne, fajne ryby. A tymczasem zachęcam Was do subskrybowania, śledzenia mojego kanału i mojej strony oraz oglądania tego filmu do końca. Tak wygląda Wisła z rana. Jakieś rybki nawet się spławiały, ale powiem szczerze, że to już jest trzeci rzut koszyczkiem i na razie jakby w ogóle nie ma brania, nawet trącenia. Ale zobaczymy, może to po prostu taki początek. Trochę przymrozka też było. Przymrozka czy przymrozku, wszystko jedno. W zasadzie to nigdy nie pokazywałem, jak rozrabiam zanętę, ale że jest trochę czasu, bo jest dzień przed wędkowaniem, to Wam pokażę. Stosuję taką oto zanętę Sweet, nie, to nie jest Sweet Brim, to jest po prostu Brim 3000 Sensas i ona pójdzie w całości jako baza. Dodam do niej resztki locio Sweet Almond, chyba tak to się czyta. Plus też locio Feather Special. I tutaj jest połowę damy. I powiedzmy sobie, że jest tutaj, suchej mierzanki to jest gdzieś tak może kilogram, może z półtora kilograma. Jednak to nie będzie sama podstawa, do tego dodam jeszcze trochę więcej pieczywka fluo. No i dodam do tego też całkiem sporo białego robaka. Plus całą pinkę prawie że. Z jedną paczkę kolorowego. I to sobie zostawiam. Plus dodam do tego kukurydzę. Tylko może kukurydza. Cała paczka.
razem z sokiem. No i ktoś powie, że trzeba by do tego dodać jakąś profesjonalną ziemię, może, nie wiem, argilę albo jakąś inną. Ja tymczasem mam tutaj swoją ziemię, to znaczy żwir zmieszany z gliną z mojego wykopu, czyli z mojego ogródka. I to będzie moja jakaś taka, powiedzmy sobie, mój taki sobie składnik, który ma na celu spowodować, aby zanęta była trochę mniej tęga, w sensie takim, że mniej będzie karmić ryby, czy też dawać im energię. I to dosypuję do tego. Tutaj jest około kilograma. Trochę sobie zostawię. To wszystko na sucho mieszam. Dobra, na wszystko. I teraz będę to po prostu domaczał. No i teraz trzeba to przesiać przez sito. Sito ma tą zaletę, że jeżeli przesiejemy przez nie robactwo, to nie trzeba go jakoś specjalnie unieruchamiać, w sensie tego robactwa, bo one zginie od tego przecierania i będzie nieruchome, będzie idealnie zachowywało się w zaręcie. Pięknie wyglądająca wiosenka i jej prześwietlenia między drzewami. Niestety, jeżeli chodzi o ryby, to nie za bardzo. Złowiłem tego jednego krąpia, ale dużych czy też mocnych brań brakuje. No i kurczę, trochę tracę nadzieję, ale jest dopiero przed siódmą. A miejscówka no, wygląda tak, w sensie od tyłu, bo tu jest taka łacha piasku. Małe, agresywne branie. Zobaczymy, co tam ciągniemy. Chyba jakaś płoć. O, niestety. Kolejny krąb. Ale taki trzeba przyznać, że dość solidny krąb. Niestety albo stety, zbyt dużo się nie dzieje. Jest po ósmej. W głowie cały czas jakieś małe krąpie, jakieś małe brania są, ale dużych ryb nie widać. Właśnie o takie. To już chyba z piąty krąb. Mam jakby trochę większą rybę. Coś tam trochę lepiej walczy, ale raczej to leszcz nie jest. Podejrzewam, że prędzej duży krąb albo jakaś krąpa.
Trafił się oto taki reszczyk. Może nie jest za duży, ale ładnie walczył i wróciła nadzieja, bo już mówiłem, że idę do domu. Już miałem dosyć tego siedzenia, ale jednak nie za duży, ale jest. Rybkę od razu do wody. Nie rozstawiam nawet siatki, bo to bez sensu, aby mokła. Także wypuszczam. Mała aktualizacja. Oprócz tego jednego, powiedzmy sobie, większego leszcza, złowiłem też sporo krąpi. Wszystkie ryby na bieżąco wypuszczam do wody, bo nie chcę mi się nawet moczyć siatki. No, generalnie ryby słabo współpracują. To jest to chyba jeden z najsłabszych wypadów w tym roku. A oczywiście biegłem tu i śpieszyłem się z wywalonym jęzorem, bo liczyłem na to, że ładnie połowię. No i jak widać, jeżeli nie przygotuję sobie miejsca, nie podnęcę na grubo, to nie łowię pięknych leszczy. Także jestem jak każdy jeden niedzielny wędkarz, a miało tak nie być. No i kochani, muszę wam powiedzieć, że te wędkowanie na tej nowodworskiej Wiśle coraz bardziej mnie nudzi. W sensie takim, że no, nie nudzą mnie te duże ryby, ale może by trzeba było coś zmienić na kanale, może by trzeba było coś zmienić w filmach, tak aby po prostu one były ciekawsze. Jeżeli macie jakieś obiekcje na temat tego, co nagrywam, albo chcecie, abym pojechał gdzieś indziej, to prosiłbym was, abyście napisali w komentarzu, jaką wodę byście zobaczyli, a ja postaram się dostosować. Naprawdę, ta wisełka pięknie wygląda z rana. Wiosna, zielone pączki, zielone listki, delikatny wiaterek, słoneczko, coś cudownego, można tutaj siedzieć. Jak widać, chociaż nie wiem, czy widać, o, delikatne trącenia cały czas są. Są skubnięcia, coś puka, coś trąca, ale to raczej małe ryby, małe krąpie albo małe płoteczki. Sami widzicie, nie ma takiego solidnego leszczowego ugięcia prosto do samej wody, a właśnie na to liczę. Właśnie taką rybkę chciałbym złowić. Ktoś ostatnio z was zapytał się mnie, jak ja wybieram te miejscówki, jeżeli chodzi o łowienie dużych ryb, jeżeli chodzi o nęcenie na grubo. No, nie będę tutaj wymyślał jakichś spektakularnych nowych teorii. Kochani, powiem wam tak. Jeżeli widzicie, że gdzieś starzy wędkarze łowią ryby, jeżeli wiecie, że gdzieś są główki, a za nimi znajdują się ryby, to po prostu takie miejsca wybieramy. No. Tylko nie mówimy oczywiście prosto z tej główki, gdzie każdy łowi, tylko szukamy swojej jakiejś takiej małej dziury, dość nieoczywistej, trochę oddalonej od tych standardowych miejsc. Albo też po prostu przejdziemy się gdzieś kiedyś rzeką nad ranem, popatrzymy się na wodę, zobaczymy, gdzie rybki się spławiają i tam też możemy próbować łowić, czy też nęcić na grubo. Tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Jakiś tam krąpik chyba wisi. Zaraz zobaczymy, co to jest. Bestia. Ale tu nie ma, spadła. O! Takie bestie cały czas biorą. Wierzby coraz bardziej zielone. Życie nad rzeką zaczyna tętnić. Słychać piękny śpiew ptaków. Ale niestety biorą tylko krąpie. No dobra, jednego leszczyka miałem. Ale jeżeli chodzi o wędkowanie, no to naprawdę, no, słabo. Słabo, słabo. Są jakieś trącenia,
delikatne, ale to krąpiki. A przecież powinny brać piękne płocie. Mógłby się zdarzyć jakiś kleć od czasu do czasu. Jakiś jazik. Wtedy byłoby naprawdę fajnie. A teraz? No tak sobie. Ale grunt, że jestem nad wodą, że odpoczywam, że nie muszę siedzieć w domu i jeść sałatki jarzynowej. Musicie mi wierzyć na słowo, ale nagrałem te rozpaczliwe pożegnanie i wziął mi teraz jeden leszcz, ale jak zwykle nie wcisnąłem odpowiedniego przycisku. No i nagrywałem do niewłączonego aparatu i rybę wypuściłem, ale też podobnych rozmiarów jak ten poprzedni. Przed chwilą przerzuciłem ostatni raz i na dzisiaj chyba kończę to wędkowanie. Fakt, trafił się jeden leszczyk, no ale to nic spektakularnego. Kilka krąpi, ale nie widać żadnych płoci, nie widać żadnych innych ryb, więc chyba nie ma co tutaj siedzieć i męczyć tego dnia. Jest piękny dzień, lepiej wybrać się z synem na spacer i z żoną, a na ryby jeszcze będzie okazja. Jeszcze zastanowię się też, czy wrzucać ten filmik w ogóle na kanał, bo jakoś za dużo tych ryb wam dzisiaj nie pokazałem. No ale jak wrzucę, to napiszcie w komentarzu, czy takie filmiki trochę mniej spektakularne też mogą trafiać na kanał i czy po prostu wam się podobają. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam was do oglądania i śledzenia mojego kanału. A tymczasem się rozłączam. Cześć i czołem, Mateusz Cichocki w Widłach Trzech Rzek i do następnego.